Kup karnet na Giekse i wspieraj nas przy Bukowej. Polecam, Dawid Kudła. Marcin, w trzecim sparingu przed sezonem wygrywamy z Górnikiem Polkowice 1-0. Proszę Cię o ocenę tego spotkania. Podchodzimy do tego jako do kolejnej jednostki, która przygotowuje nas do sezonu. Cieszy na pewno to, że wygraliśmy, bo wiadomo, w każdym spotkaniu chcemy wygrywać i się tego uczyć. I cieszy to przede wszystkim, że Kościk wchodzi i znowu strzela bramkę po tak długiej kontuzji. Widać, jest duża intensywność, bo naprawdę gracie z dużym zaangażowaniem. To też chyba takie nawyki wypracowuje Was, żeby już w sezonie też grać na takiej intensywności. Tak, uczymy się też swoich zachowań, bo wiadomo, doszło kilku nowych zawodników. Wdrażamy tą naszą swoje DNA, swoją taktykę. Dlatego też staramy się robić to jak największej intensywności, tak jak to nazwałeś. Przed nami dwa mecze wyjazdowe na Słowacji. To też chyba fajna taka odmiana od tej codzienności ligowej tutaj w Polsce, bo zmierzymy się z rywalami, z którymi na co dzień nie gramy. Ja się bardzo cieszę. To pierwszy raz chyba będę na Słowacji, więc będzie to dla mnie nowe doświadczenie.